12 sierpnia 2024 roku i robimy mały rekonesans w okolicach zawoi. Zobaczymy, czy coś rośnie. W lesie mokro, także nie jest źle. Pomału zaczynają się piękne grubaski, prawdziweczki. Wykręcamy, zakopujemy i chowamy do koszyka. Im dalej w las, tym bardziej sucho. Mimo że wydawało się na początku, że jest też mokro, to jednak ściółka skrzypi z braku wody. Niestety w kosiu póki co niewiele. Mleczajowiec, kolczaki, parę podgrzybków, niewiele. Ale cóż, nie poddajemy się. Idziemy dalej. Niby sucho jest, ale i takie piękności można znaleźć. Piękne. Żeby nie było, zdrowy. Ale to jednak rzadkość. Sucho bardzo niestety, ale kilka gołąbków się znalazło jeszcze, jakieś wysuszone pieprzniki, zdrowych kilka prawdziweczków, a i można trafić na takie piękne gniazdo ceglastoporych krasnoborowików, sztuk 4, piękne. Pięknie to wygląda, zerwiemy. O. 5, nie 4, a 5. Piękne. O. No niesamowite. Także mimo że jest sucho, można czasem coś znaleźć. Urozmaicenie coraz większe i mamy pierwsze grzechotki, pierwsze czubajeczki, młodziutkie kanie. Będą przeznaczone na przyprawę na proszek. Są i one już się pojawiły. Lejkowce dęte, smaczne grzyby, tak zwane wronie uszy. Bierzemy, a jest ich tu sporo. Krótkie podsumowanie. Dwa koszyki, trójka ludzi i zbiory jakie są, tak każdy widzi. Prawdziwki się już pojawiły, nawet zdrowe. Trochę gołąbków zielonawych, trochę czubajek, kań, trochę, nawet dużo lejkowca dętego, borowiki ceglastopore. Pieprzniki standardowo, także jest dobrze. Zapraszam również na kanał Miejskich Grzybów w Nowej Hucie. A tutaj może zostawić jakiś ślad po sobie. Zasubskrybować, skomentować. Wcale się nie obrażę. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć.